Z zawodu jestem nauczycielem historii. Od ponad 9 lat uczę młodzieży o przyszłości. I o ile pewne wydarzenia do nich docierają w sposób podręcznikowy, o tyle potrzebne są inne narzędzia, aby pokazać, że w przyszłości żyli realni ludzie, którzy mieli też realne problemy. Potrzeba pokazania zagłady, w tym przypadku Holokaustu, wymaga stosowania bardzo delikatnych technik. Jest to moje pierwsze szkolenie dotyczące zagłady, na których uczula się, jak należy podchodzić do tego tematu, że należy zwracać uwagę na wiek młodych ludzi. Mam to szczęście uczyć dorosłą młodzież, bo uczę na poziomie licealnym, którzy jakąś tam wiedzę mają, ale tę wiedzę trzeba też ugruntować, ale oni już należą do pokolenia, które nie zna już żywych świadków II wojny światowej. Dla nich II wojna światowa wydaje się czymś tak samo odległym, jak wyprawa Kolumba, czy jak prehistoria, tak? Nie mają w rodzinie już osób, które pamiętałyby tamten okres. A więc potrzebne są nowe formy dotarcia. Tym bardziej, że oni żyją bardzo szybko, potrzebują różnych bodźców i dla nich sam tekst nie wystarczy. Potrzebują obrazu, ponieważ oni na co dzień też poruszają się w różny sposób obrazami, grami, przesyłają sobie zdjęcia, mają różnego rodzaju aplikacje, poczynając od Facebooka, Instagrama, po Snapchata. I dla nich forma komiksu może być tą furtką pozwalającą dotrzeć do nich, czym była zagłada. Niewątpliwie bliższe poznanie techniki komiksowej, bo oprócz tego, że jestem historykiem, jestem także nauczycielem, bibliotekarzem. I podobnie jak poprzedniczka, zwracam uwagę, że sposób dotarcia do młodego pokolenia jest możliwy m.in. przez zastosowanie komiksu. Unikałbym traktowania komiksu jako czegoś gorszego, coś słabszego niż książka. Wręcz przeciwnie, to jest fantastyczna forma dotarcia, bo z jednej strony mamy rysunek, ktoś do tego rysunku przykłada się, ktoś tworzy, a więc mamy docenienie talentu artystycznego i jednocześnie mamy przekazanie treści. Dzięki czemu oni lepiej to, używając ich slangu, załapią, o co w tym wszystkim chodzi. I to pozwoli do nich potem może sięgną po wspomnienia, po książki fachowe, które operują już znacznie trudniejszym językiem. Nie jest to moja pierwsza wizyta na terenie obozu zagłady, a nie tylko tu w Majdanku. Literatura, siłą rzeczy jako historykowi II wojny światowej, jest mi znana. Najbardziej przerażające w tym wszystkim jest to, że próbuję sobie uzmysłowić, nie wyobrazić, uzmysłowić, jak ci ludzie przetrwali wtedy. Jak oni wytrzymywali tę codzienność. Bo co czytam wspomnienia, to trudno mi sobie wyobrazić, czy ja bym to przetrwał, tak? Szereg różnych wspomnień, m.in. Ośrodek Karta wydał wspomnienia Heinza Hedera o ludziach z różowym trójkątem, którzy byli najniżej w hierarchii. I to pokazało to przerażenie, ale także wspomnienia samych Żydów, polityków, różnych ludzi, którzy to przetrwali to piekło.